Szanowni Państwo, powitajmy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witamy, panie prezydencie, w Choszcznie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Choszczna, mieszkańcy ziemi choszczeńskiej, zaproszeni goście, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości, której gościem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Panie prezydencie. Szanowny panie prezydencie, niezwykle gorąco witam pana w Choszcznie. To dla nas wielka przyjemność i zaszczyt gościć państwa, pana w naszym mieście, bowiem jest pan pierwszym urzędującym prezydentem, który odwiedza nasze miasto. Powitaliśmy pana kwiatami, ale witamy również pieśnią. Pieśnią, w której Polacy wyznają, jak bardzo kochają swoją ojczyznę. Płynie Wisła, płynie. Pieśń w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Zamęcinie oraz uczestników projektu pod nazwą Nutki dla Ojczyzny. Naszego honorowego gościa zapraszam pana starostę Adama Andriaszkiewicza. Przypadło mi w udziale powitanie w imieniu społeczności gminy Choszno i powiatu choszczyńskiego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Pan prezydent w dniu dzisiejszym przybył do nas z zastępcą szefa kancelarii prezydenta, panem ministrem Pawłem Muchą. Gościmy w dniu dzisiejszym również ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Pawła Szefernakera. Jest z nami również pani minister środowiska, pani Małgorzata Golińska. Witam serdecznie parlamentarzystów, posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam również niedawno powołanego wojewodę zachodniopomorskiego, pana Tomasza Chińca. Wraz z wicewojewodą, panem Markiem Suboczem. Witam serdecznie koleżanki i kolegów samorządowców z terenu powiatu choszczyńskiego i z regionu Pomorza Zachodniego. Witam duszpasterzy ziemi choszczeńskiej.
Nad wyraz serdecznie witam wszystkich mieszkańców ziemi choszczeńskiej. Szanowny Panie Prezydencie, historia ziemi choszczeńskiej nie notowała do dnia dzisiejszego wizyty tak wysokiej rangi. Tym bardziej chciałem podziękować Panu Prezydentowi za tę dzisiejszą wizytę. Tym ważniejsze jest to, gdyż jak Pan nam dzisiaj zakomunikował, w dniu dzisiejszym Pan Prezydent w Belwederze już niedługo o 19:30 będzie przyjmował Panią Kanclerz Niemiec. Tym bardziej serdecznie dziękujemy, że przyjechał Pan do nas i uczestniczy Pan w dzisiejszym spotkaniu. Ziemia choszczeńska należy do terenów, które zostały zasiedlone tuż po wojnie. To jest miejsce, w którym wielu naszych dziadków, naszych rodziców znalazło swoje miejsce. Tutaj żyli, tutaj żyją, tutaj starają się budować to, co nas otacza, tą naszą rzeczywistość. Młode pokolenie tym pokoleniom starszym jest wdzięczne i czerpie z owoców ich działalności dotychczasowej, z efektów ich pracy. Transformacje w 1989 roku spowodowały, że ta rolniczy charakter naszego terenu spowodował wiele bezrobocia i tutaj jest ten teren dotknięty, tak jak całość zachodniopomorskiego. Niemniej jednak ten rok to pierwszy rok, w którym bezrobocie udało nam się zredukować wspólnie do poziomu poniżej 10%. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o współpracy samorządów terenu ziemi choszczeńskiej ze służbami mundurowymi, z Państwową Strażą Pożarną, z policją, która również dzisiaj uczestniczy z nami, ale również, co myślę, dla Pana jako zwierzchnika Sił Zbrojnych ważnym elementem są halerczycy w Chosznie, czyli Choszczeński Samodzielny Dywizjon Artylerii Samobieżnej działający w ramach 12 Brygady Zmechanizowanej. I tutaj ta współpraca z wojskiem zawsze udawała się i jest wzorowa. W ubiegłym tygodniu, Panie Prezydencie, odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości samorządów na wniosek samorządowców z korporacji samorządowych. Myślę, że Pan Prezydent zechce się również odnieść do tego, jak widzi rolę samorządów w najbliższych latach. Będziemy za to szczególnie wdzięczni. Rok bieżący to rok obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Z inicjatywy Pana Prezydenta przebieg tych obchodów będzie miał szczególny i wyjątkowy charakter. Samorządy choszczeńskie biorą udział w przygotowaniach do godnego uczczenia tej rocznicy. Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za przyjazd do Choszna i chciałbym również podziękować tym wszystkim, dzięki którym ta wizyta mogła dojść do skutku. Nie będę ich wymieniał, bo lista jest bardzo długa. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie zapadnie głęboko w pamięci tak naszej społeczności, jak i Pana Prezydenta. Dziękujemy, Panie Starosto. A teraz o zabranie głosu poproszę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Panie Wojewodo, Panie Starosto, wszyscy Szanowni Państwo Radni, Przewodniczący, wszyscy dostojni przybyli goście, czcigodni księża, ale przede wszystkim, nade wszystko, wielce Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Choszna, drodzy mieszkańcy tutejszego powiatu. Bardzo dziękuję za przybycie na to spotkanie. Bardzo dziękuję, że tą część poniedziałkowego popołudnia zechcieliście Państwo poświęcić
żeby się ze mną spotkać. To jest rzeczywiście bardzo ważny rok. Ten rok 2018 ma szczególny wymiar. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju. Powrót pamięcią historyczną do tego 1918 roku, do tamtego czasu, ale także przez pryzmat tych pokoleń, które wcześniej walczyły o to, by odzyskać Polskę, by wróciła ona na mapę Europy i na mapę świata. Krwawili się w powstaniach i w końcu 100 lat temu udało się zwieńczyć to wielkie dzieło odbudowy Polski, Polski niepodległej, suwerennej, wolnej, własnego państwa, o którym Polacy tak wtedy marzyli. Mówię o tym, bo chcę przede wszystkim tutaj w Choszcznie do Państwa wyrazić prośbę. Do rodziców, ale także do nauczycieli, do wszystkich obecnych, do wychowawców, przede wszystkim do tych, którzy mają codzienny kontakt z młodzieżą. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście to stulecie odzyskania niepodległości tutaj w Choszcznie, w waszym powiecie, obeszli pięknie. Ja wiem oczywiście, jakie były meandry historii i wiem o tym, że w tym 1918 roku tutaj Polski nie było. To taka specyficzna ziemia, która przez setki lat historii przechodziła z rąk do rąk, kiedy Królestwo Polskie, Polska walczyła z Marchią Brandenburską, to przed laty, w okresie średniowiecza. Później były tutaj Prusy, później były tutaj Niemcy. Dziś jest Polska. Polska, która tutaj została odbudowana w 1945-1946 roku rękami waszymi, ale przede wszystkim waszych rodziców, waszych dziadków. Przecież miasto było zniszczone po wojnie w 85%. To państwo je odbudowaliście jako swoje miasto. To jest dzisiaj wasza ziemia. To jest dzisiaj wasza mała ojczyzna. Piękna zresztą. Wspaniały, piękny kawałek Polski. Ale każda z waszych rodzin ma swoją piękną historię. I o tej historii chciałbym, żebyście rozmawiali właśnie z młodymi, żebyście ją przekazywali. Wtedy, w 1918 roku, wasi pradziadkowie, dziadkowie może mieszkali gdzieś koło Lwowa, może mieszkali gdzieś na dzisiejszej Wileńszczyźnie, może mieszkali w Krakowie, może byli z Wielkopolski, zdecydowali się przyjechać tutaj. Zdecydowali się potem tutaj budować swoje nowe życie. Ale wtedy być może walczyli o Polskę, może byli legionistami w legionach Józefa Piłsudskiego, może stali u boku generała Hallera, może w 1920 roku szli na front. Na pewno macie w swoich rodzinach wielką, piękną, bohaterską kartę historii tamtych lat. Odnajdźcie ją. Przekażcie ją dzieciom, przekażcie ją młodym, opowiedzcie o tym w szkole. Pokażcie stare zdjęcia z rodzinnych albumów. Cieszcie się niepodległą Rzeczypospolitą razem z młodzieżą. Dziękuję za tą piękną pieśń. Na początku dziękuję za tą postawę, ale to jest, proszę Państwa, tak, rzeczywiście płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Ale przede wszystkim jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Polska jest dzięki Państwa pracy. Polska jest i Polska się rozwija dzięki waszemu trudowi, dzięki Państwa postawie. Cieszę się, że do tego wysiłku, który czynicie codzienną swoją pracą, teraz dołącza się też postawa rządzących. Programy, które są skierowane po to, żeby wzmocnić polską rodzinę. Chociażby program 500+. Docenić rodziny wielodzietne, którym wreszcie należy się
porządne wsparcie ze strony państwa. Jestem dumny, że mogę w tym uczestniczyć. Uważam to za wielkie dzieło. Proszę państwa, chciałbym, żeby do tego dołączył jeszcze dobrze przygotowany program Mieszkanie Plus. Chciałbym, żeby do tego dołączyły dobrze przygotowane programy dla tych terenów, gdzie były PGR-y i gdzie one upadły. W tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa taki program jest przygotowywany i niedługo będzie wdrożony. Po to właśnie, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony. Po to właśnie, żeby przyłożyć więcej starania do tych miejsc w Polsce, które ucierpiały na transformacji ustrojowej. Po to, żeby zwrócić uwagę na tereny wiejskie. Po to, żeby zwrócić uwagę także na te mniejsze miasta. To jest niezwykle ważny aspekt polityki zrównoważonego rozwoju, którą realizuje polski rząd, którą realizuje także ja jako prezydent. Dlatego jestem tu dzisiaj z państwem, właśnie w waszym mieście. Dlatego, że jest ono dla mnie ważne. Tak samo jak państwo jesteście dla mnie ważni jako moi rodacy. Ja bym chciał właśnie takie miasta jak wasze miasto odwiedzać. I czynię to. Staram się odwiedzić wszystkie powiaty w naszym kraju po to, żeby powiedzieć dziękuję. Po to, żeby państwu powiedzieć dziękuję. Dziękuję za wasz trud, dziękuję za waszą pracę dla Polski. Dziękuję, że nie wyjechaliście. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że chcecie pracować. Mam nadzieję, że tej pracy będzie jak najwięcej. Szanowni państwo, możecie być dumni ze swojego miasta i bądźcie z niego dumni. I tutaj czcijcie stulecie odzyskania niepodległości. Tak jak z pewnością jesteście dumni ze swoich dziadków, tak jak z pewnością jesteście dumni ze swoich rodziców, którzy to miasto odbudowali jako polskie miasto. Niech żyje Polska. Tu, w Zachodniopomorskim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Brawo. Mieszkańcy Choszcz, na ziemi choszczeńskiej, specjalnie czas dla was. Pan prezydent spotka się teraz z wami. Można zrobić zdjęcie, uścisnąć dłoń. Serdecznie zapraszam pana prezydenta.